Witam was ponownie, z tej strony Halawander i gramy dalej w Undying, chciałem powiedzieć Undertale, oczywiście. Oczywiście w Undertale. Cześć! Wybacz. Undying nam powiedziała, że gdzieś tu jest poważnie człowiek. Więc my teraz, gwardziści musimy bronić przejścia, jakby pilnować przejścia. Nawet jeśli winda nie działa, zrobimy wszystko, co możemy. Undying. On nic nie mówi. Wow, 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 wow. A co jest w dole? A w dole jest ten, po prostu przejście, prawda? Tak, on może nas przetransportować, ten pan, w różne miejsca, jeśli wcześniejsze, w których się znajdowaliśmy. Tak jak na przykład właśnie Snowdin, jakoś tak. To... ty? Jest zbyt ciemno, by cokolwiek zobaczyć. Okej, okay, zbyt ciemno, by coś zobaczyć. O mój Boże! Nie spodziewałem się ciebie tak szybko. Wydaje mi się, że to jest kobieta, więc będę mówił jako, no, w rodzaju żeńskim. Nawet nie wziąłem prysznica. Nie byłam pod prysznicem. I'm barely dressed. Ledwo jestem ubrana. A wokół jest brudno i... cześć! Jestem dr Alphys. Jestem naukowcem Asgora. Nie jestem jedną z tych złych. Właściwie. Skoro wyszedłeś z ruin, ja obserwowałem cię przez całą twoją podróż na mojej konsoli. Twoje walki, twoje przyjaźnie, wszystko. Miałem na początku cię zatrzymać, ale... Oglądanie kogoś na ekranie powoduje, że zżywasz się z nim. Teraz chcę ci pomóc. Używając mojej wiedzy, mogę łatwo poprowadzić cię przez Hotland, czyli tę gorącą krainę. Znam drogę do zamku Asgora. Bez problemu. Cóż, właściwie... jest tylko mały problem. Dawno temu stworzyłam robota, którego nazwałam Metaton. Na początku zbudowałam go jako robota do eksterminacji. To be an entertainment, do rozrywki. Robota do rozrywki. Nie w ten, co myślicie. No ty wiesz, tak, coś w rodzaju robociej telewizyjnej gwiazdy. Coś w tym rodzaju. Tak czy inaczej, ostatnio zdecydowałem się, by był bardziej funkcjonalną maszyną. Wiesz, coś też tutaj podkręcić, takie małe ulepszenia. I takie antyludzkie... jakby powiedzieć... oprogramowanie do walki z ludźmi. Oczywiście, kiedy zobaczyłem, że nadchodzisz, natychmiast zdecydowałam, że muszę tu usunąć te ulepszenia. Dokładnie, jeśli chodzi o niszczenie ludzi. Niestety... mogłem zrobić malutki błąd, dokonując tych poprawek. Teraz jest niepowstrzymaną, łaknącej ludzkiej krwi maszyną? Ale... na szczęście... możemy na niego nie wpaść w ogóle. Albo w ogóle na niego nie wpadniemy. Słyszałeś coś? To prawdopodobnie ta maszyna. O nie. O tak! Witajcie, piękni. Ślicznotki.
dzisiejszym quizie. O boj! Już mogę powiedzieć, że to będzie cudowny show. Wszyscy bijcie brawo dla naszych naszego cudownego contestant, to jest biorący udział zawodnika. Nigdy wcześniej nie brałeś udziału, mój drogi? Nie ma problemu, to proste. Jest tylko jedna rula. Rula. Zasada. Jest tylko jedna zasada. Odpowiedz poprawnie. Albo zginiesz. Maton atakuje. Popatrz na niego. 30 ataku, 255 obrony. Jego metalowa powłoka powoduje, że jest niewrażliwy na ataki. Zacznijmy z łatwym pytaniem. Jaka jest jego cena za odpowiednią odpowiedź? Prawdopodobnie więcej pytań. Doskonale! Oto twoja nagroda. Jak się nazywa w pełni król? Asgore Dreamer. Fantastycznie! Co wspaniała odpowiedź! Dobra. Koniec o tobie. Porozmawiajmy o mnie. Z czego są zrobione roboty? Hopes and Dreams, Snips and Snails, Sugar and Spice, Metal and Magic, Metal i Magia! Zbyt łatwe, co? Quiz kontynuujemy. Następne proste pytanie. Do trains run and it's moving? Wow! Wspaniale! Jestem w szoku. Nie licz na zwycięstwo. Ile jest much w słoiku? Nie wierzę! Masz gdzieś szczęście? Mam gdzieś szczęście! Zagrajmy w memory. To za potwór. Metaton! Pamiętam to krat. Jestem tak zaskoczony! Wiedziałem, że to jest twarz Frogita na nim. Wiedziałem, bo pamiętam poprzednie rozgrywki. Przepraszam, ale musiałem. Ale rozumiecie to? Genialne. Ale czy odgadniesz to? Would you smooch a ghost? Heck yeah! Świetna odpowiedź, fantastycznie! Czy mogłem wtedy... nie wiem... czy mogłem cokolwiek zgadnąć? To proste pytanie. How many letters in it? Ile jest liter w metaton? Nie wierzę! To było zbyt łatwe dla ciebie, jak ja to robię? To jest dla mnie niesamowite. Dobra, czas na wyciągnięcie wielkich dział. In the date is... w semaltorze... randkowania? O, ja wiem! Snail cream. Ice cream from friends and snail... Miu Miu's favorite, najlepsze tego, jedzenie. Alfys. Nie pomaga, bo nie próbujesz pomóc naszemu zawodnikowi. O, powinieneś mi powiedzieć. Możesz zadać pytanie. Powinieneś upewnić się, że znasz odpowiedź. W kim się kocha doktor Alfys? W człowieku, czyli we mnie? Poważnie? O rany. Consider. A nie wiem, co to znaczy. Jak bardzo możesz stać się consider? Podoba mi się to. I skoro jesteś całkowicie w błędzie, zasługujesz na jakby tego, na fory. Widziałem, jak cię oglądała na swoim monitorze. Uśmiechała się, gdy odnosiłeś sukces. Gdy odnosiłeś porażkę, trzęsła się ze strachu. I zawsze szeptała: nie, źle! Musisz iść w tę stronę! Czy na swój sposób to nie miłość? A, cóż. Z doktor Alfys, który ci pomaga. Ten program nie ma dramatycznego jakby napięcia. Nie możemy tak kontynuować. Ale!
To był tylko pierwszy epizod. Na następnym epizodzie więcej dramaturgii, więcej romansu, więcej krwi. Do następnego razu, moi drodzy. I poznaliśmy Metatona. O, to było coś. Jak mi się to udało, że nic nie obrywałem. To jest dla mnie. Jakby tego przestrzeń za tą ścianą to tylko kilka stóp. Co to, to się nam mówi swoją drogą to? Że nie dostał się stąd z innego miejsca. On tu był cały czas. Został aktywowany. Potem się dowiemy, o co chodzi. To ostatnie pytanie. Nie powinien go zadawać. Znak do toaletowy, nie? Do toalety. Czekaj! Czekaj! Dam ci swój numer telefonu. Wtedy może, jeśli potrzebujesz pomocy, ja... Skąd masz ten telefon? Jest starożytny, jest jakiś staroświecki. Nawet nie ma możliwości tekstowania, wysyłania SMS-ów. Czekaj moment, proszę. Proszę, ulepszyłam go dla ciebie. Kiczyń? A łańcuszek, możesz wystać łańcuszki, możesz coś tam. Nawet cię zapisałem tego, zalogowałem cię, zarejestrowałem cię do podziemnego numer 1 sieci społecznej, tak, Facebook, nie? Teraz jesteśmy oficjalni przyjaciółmi. Idę do łazienki. Co tam robisz? Żółte stopy jakby stepują, klepią tam w podłogę. Książki naukowe. Bardzo zabrudzone, bardzo zakurzone. Ludzka historia. Czytajmy jedną. Patrzymy do środka. O, to jest to tylko w komiks. Wielki robot walczy z piękną księżniczką kosmitką, no. Nie jest to dość dokładny opis. Różne DVD tych, no, kreskówek. Są zatytułowane Ludzka historia. Książki zatytułowane Ludzka historia. Patrzymy do środka. Komiks. Rzucają, dwóch kucharzy rzuca w siebie naleśnikami. To nie jest zbyt wierny przekaz ludzkiego zachowania. All these books are labeled human history. Okej, znowu. You look inside the book, it's a comic book. Są comics. A hideous, brzydki android is running the school. Ohydny android biegnie do szkoły z tostem w ustach. Wygląda to, że jest spóźniony. Nie jest zbyt dokładny. Wyobraźcie sobie coś takiego nagle, że obcy, że ludzkość przepadła i nagle obcy znajdują jakby poświadczenie o istnieniu ludzi. Jedyne poświadczenie, jakie mają, to anime. Wyobraźcie sobie. Wiesz, nie wiem, takie, nie wiem, Naruto powiedzmy. Pierwsze to z głowy przychodzi, nie? I mają, i na podstawie tego muszą opisać ludzkość. Rozumiecie? To coś w tym rodzaju jest. Wiesz, oni tylko mają komiksy, jakieś właśnie tak, jakieś kreskówki, jakieś Transformersy powiedzmy, nie? Też tam, tam są ludzie, tylko... No bardziej bym powiedział, że anime, nie? Że trzeba opisać, co tam się dzieje, cała ludzkość, jak to wyglądało, jak świat wyglądał. No, tak czy inaczej. Jakaś maź różowa wylatuje, wychodzi z tej maszyny. Wygląda na to, że to jest zakurzony stół Alfys do pracy. Szafka jest pełna brudnych płaszczy laboratoryjnych. Kitlów po prostu, tak? And a single queen. I jedna czysta sukienka jest w środku. Wiele listów od wielu potworów. Frodzit, Snowy, Doggo. Wszystkie są nieotwarte.
A, lampka z dekoracją jakby... z rybkami na dekorację. Jaką dekoracją? Nie ma żarówki. Niesamowity wynalazek. Gdy nie jest używane, to łóżko wymienia się w naprawdę łatwe do przenoszenia pudło. Ciekawe. To plakat promujący premierę programu telewizyjnego Metatona. Na spodzie jest napisane: dziękuję za spełnienie moich marzeń. Metatton. Powinien czytać tak, ale czytam po japońsku. Metatton. Alfys zmieniła swój status. Właśnie zrozumiałem, że nie oglądałam walki człowieka z Undyne. Znowu zmieniła status. But I know she's an... Wiem, że jest niepokonana. Zapytam ją o to później. Znowu. Oj, przepraszam. Misklik. Przepraszam, ale ta muzyka jest świetna. Wulkin. Mały Wulkuś. Wychodzi. Sprawdźmy go. Pomyłkowo wierzy, że lawa, która wychodzi z niego, leczy ludzi. Szybkość pomoże ci w uniku. Przepraszam was za te dziwne dźwięki. Będziemy płonąć, prawda? Zachęćmy go do czegoś. Mówimy mu, że robi świetną robotę. O, jego ataki robią się ekstremalne. Ach. Postaram się zrobić wszystko, co mogę. Paraduje przed nami dumny. Zadzwonię do nich za chwilę. Dem? Cały czas oni zwracają się jako Undyne do oni. Nie rozumiem. Za chwilę do nich zadzwonię. Pomocne są te platformy, prawda? Whooshing sound of steam, taki gasnący dźwięk. Cog and cogs, jakby pary i tych... cogs to są te, nie tyle przekrętła, co... Nie wiem, jak się nazywa. No nieważne, wypełnić to determinacją. Zapiszmy. A kiedy... Nienawidzę używać telefonu, nie chcę tego robić. Laugh my ass off, tak? Lmao, tak? Ojej. Transder plane. Nie, przepraszam. Ja przeczytałem. O mój Boże, przepraszam. Thunder plane. Podchodzi, no... A nie tego, nie celowo czy coś. Sprawdźmy go. Seems mean. Wydaje się być niegrzeczny, jakby niemiły. But does it... Ale czy sekretnie cię lubi? Niemożliwe, żebym lubił kogoś takiego jak ty. O mój... O jajcie! Przepraszam, a coś cię... To moje agresywne zachowanie. Podejdźmy do niego. Podchodzimy do niego. Ale nie za blisko. Człowieku? Kręci nosem. Tak. Podejdźmy jeszcze bliżej. Podejdźmy blisko, ale nie za blisko. Człowieku? Patrzy? I odwraca się. Już możemy zostawić go, tak? 60 zł, wow. Muzyka jest gra w tej grze. Muzyka jest gra.
Muzyka w tej grze jest fantastyczna. To jest powrót, tak? A coś tam będzie? Co było tam? Przepraszam, ale muszę się cofnąć na chwilę. Co było tutaj? I have my clothes. Co? A, jeszcze, coś tego. Chcę próbę to zrobić od 5 minut. Ach, Boże, zrobię to. W końcu zadzwonię. Dzwoń, telefon. Klik. Ktokolwiek dzwonił, jak tylko odebraliśmy, przestał dzwonić. Wiecie co? Chyba tędy, to jest dodatkowe tego. Tam będzie dodatkowe, bo skoro nam się pokazuje, że on dzwoni, ona dzwoni... Aj. Kim ty jesteś? Pyrope! Sprawdźmy go. Nigdy nie jest mu dość ciepło. A tobie jest dość ciepło? Hmm. Jak to mam... Jak? Ty co? Butterscotch pie. Pal się! Jakie mam? Jak? Dobra, najwyżej zginiemy. Podkręćmy ogień. Okej, możemy... Nie możemy. Podkręćmy jeszcze ogień. Nie mogę się rozczytać. Gorąco, cieplej. Zginąłem, nie wiem. Nie! Dziecko bo mnie zginął. Nie możesz teraz się poddać. Johnny! Pozostań zdeterminowany. A ty już gdzieśmy? Przepraszam was, myślałem, że wygramy to bez śmierci, ale niestety. Okej, wiemy co robić. Podejdźmy. Oj! A, tylko je dwa razy. Jeszcze podejdźmy. Okej. Już nie chcę przedłużać tych walk, czytając co i jak, skoro już pierwszą walkę udało nam się. Patelnia! Bierzmy ją. Czy ona będzie lepsza? Pain. A, jest lepsza. O, gdzie tutaj? Chcę zobaczyć, to jest z drugiej strony! Tu nic nie ma, okej. Ciekawe... O, Jasiek, ty kretynie. Nie tędy. Tu widzieliśmy? Ktokolwiek dzwonił, rozłączył się. Tylko odebraliśmy. A, cześć! Więc niebieskie lasery. Znaczy... To Alfys, cześć! Niebieskie lasery nie zranią cię, jeśli się nie ruszasz. Pomarańczowe. Musisz się ruszać i wtedy... Wtedy cię... przejść przez nie. Cześć! Oj Boże, zrobiłam to! Jakby szpony nie trzęsą mi się tak od czasu, kiedy Undying do mnie zadzwoniła. Zapytać, jaka jest pogoda. Bo zaraz, już nie ma tutaj pogody na dole. Czemu więc dzwoniła? A może ona... Nie, to... Wydawało mi się, że tego, że ona jest kobietą. Kurczę. Nie wierzę w to! Ja się wytępa, Gido! Wciśnijmy przycisk i wyłączmy lasery. O mój Boże,
Zapomniałem im powiedzieć, dokąd mają iść. Słodkie zdjęcie mnie w tym momencie. Zdjęcie śmietnika, garbage can. Jakby nie, garbage can. Tak, tak, w sumie śmietnika, with several things. Nie wiem. Z jakimiś filtrami nałożonymi, nie wiem. Tutaj Alfys! Północne drzwi pozostawią zamknięte, dopóki nie rozwiążesz zagadki z lewej i z prawej strony. Najpierw powinieneś iść w prawo. Jasne. Skoro tak uważasz. Skoro droga jest zamknięta, mam czas, żeby obejrzeć program Metatona. Efekty specjalne dzisiaj były fantastyczne. Ten człowiek wyglądał jak prawdziwy. Metaton? Ta. Jest najbardziej popularną gwiazdą w podziemiu. Jego fanklub ma dwa, nie, pewnie trzy tuziny nawet członków. Oj, przepraszam was, znowu to zrobiłem, kurczę. Drzwi, które prowadzą do wyjścia, są zamknięte? A więc spróbowałem wykonać zagadkę. Ale kończyła mi się amunicja. I ciągle restartowałem. I moi dwaj towarzysze nie chcą pomóc? Wygląda to, że nawet nie chcą pracować. Czemu tam były znaki zapytania swoją drogą? Musimy ruszyć tymi pudłami. A, okej, to w ten sposób, rozumiem. Alfys, tutaj. Ten niebieski laser jest, wydaje się być niemożliwy, ale jako naukowiec mam w zanadrzu kilka sztuczek. Skakuję się do bazy i wyłączę go. Super. Tak się po prostu chillowaliśmy tutaj i nagle kilka zagadek się włączyło. To wielki problem. It rules. Nie wiem, muszą tego, wycofali szkołę dzięki temu. Wreszcie. Ktoś wyłączył ten laser. Teraz, skoro jesteśmy wolni, możemy, no już po prostu tutaj zostać i stać. Okej. Tylko dwa strzały. I przejście otwarte. A to nie jest chyba jedyne przejście, że będziemy musieli coś wykonać. Alfys status update'ował. Cokolwiek. Po prostu wyjaśnię. Podewa. Tak sobie myślę, hej. Jeśli chodzi o te zagadki z lewej i prawej, są dość trudne do wytłumaczenia, ale... O! Już się rozwiązałeś! Super! Ej, trochę tu ciemno, prawda? Nie martw się! Przepraszam was, ale problemy z zatokami. Wsakuję się do systemu świateł i zapalę światła. O nie. Oh yes! Witam, moi drodzy, w podziemnym premierowym show o gotowaniu. Gotowanie z morderczym robotem.
zagrzyjcie piekarniki, ponieważ dzisiaj mamy specjalną dla was recepturę. Będziemy robić ciasto! Mój uroczy asystent tutaj zbierze wszelkie produkty potrzebne nam do tego. Wszyscy klaszmy! Przywitajmy go z klaskami. Będziemy potrzebować cukru, mleka, jajek. Idź po nie, mój drogi. Jajka, mleko, cukier. Fantastycznie, świetna robota, piękny. Mamy wszystkie składniki, które są nam potrzebne. Mleko, cukier, jajka. O mój! Czekajcie ten malutki momencik, jak mogłem zapomnieć? Zapomnieliśmy o najważniejszym składniku. Ludzkiej duszy! Halo? Jestem zajęty czymś. Czekaj moment. Czy mógłbyś użyć jakiegoś substytutu zamiast duszy? Substytutu? A, i użyć innego nieludzkiego składniku? Czemu? Co jeśli ktoś jest weganem? Vegan? Znaczy mam myśli, ach, to wspaniały pomysł, Alfus. Właściwie mam tutaj rozwiązanie. Gotowy, zawsze convenient, zawsze wygodny substytut smakowy ludzkiej duszy. Jakby ten kan, to jest ta puszka, którego stoi dokładnie tam w rogu. Na blacie, tak? No cóż, moi drogi. Pójdź po niego. Co, nie jesteś fanem puszek? O, to szkoda. Używa świeżych, sztucznych składników i chemikali. O mój Boże. Swoją drogą. Nasz show ma swój schemat. Jeśli nie zdobędziesz ten składnik w minutę, tego składniku w minutę, będziemy musieli wrócić do oryginalnego planu. Więc lepiej zacznij się spinać. O nie! Nie ma dość czasu na spinanie. Na szczęście mam plan. Kiedy ulepszyłam twój telefon, dodałem kilka dodatków. Wiesz ten wielki przycisk mówiący jetpack? Czyli ten. Jetpack to po prostu jest plecak. No wiecie, Jezus Maria, jak jetpack po polsku się mówi? Proszę bardzo. Powinieneś mieć dość paliwa. Teraz ruszaj. Chamie! Jak mogę to ominąć? What the f... A ja mogę ten też lecieć tutaj! A jestem idiotą totalnym. Myślałem, że nie mogę przez to przelecieć, wiecie o co chodzi? Jestem zablokowany. Mogę nie zdążyć. Pomocy! O rany! Wygląda to, że pokonałeś mnie! A tylko dlatego, że miałeś pomoc wspaniałej doktor Alfys. Co by się... Her, czyli to ona jednak, haha. Ach, trudno mi pomyśleć, co by się stało z tobą, gdyby nie ona.
ostatnim. Do zobaczenia! O tak! Jeśli chodzi o substytut... Nie widziałeś wcześniej... Nie widziałeś wcześniej jakby... Te telewizyjnych jakby... showów o gotowaniu? Programów o gotowaniu? Już wcześniej ugotowałem to ciasto, więc zapomnij! Wow! Udało nam się! Naprawdę nam się udało! Wspaniała robota! Cóż, tak czy inaczej... Ruszajmy do przodu! Dziwna struktura w tle wypełnia nas determinacją. Okej, okay, poznaliśmy Metatona, poznaliśmy doktor Alphys i przeszliśmy kawałek duży. No takim dużym, powiedzmy, 1/3 tej lokacji, więc... Ja zakończę w tym momencie. Wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko!